Jadąc szlakiem Książąt Mazowieckich traficie do przeszło 18-tysięcznego Gostynina. To niezwykłe miejsce, bogate w kulturę, tradycje i niezwykłych ludzi. To tutaj również znajduje się tak zwany gostyniński os, o którym dzisiaj Państwu opowiem, jak i niezwykłe wzgórze zamkowe. No i sama legenda związana z nazwą miasta. To jest klucz do zamku. Zobaczymy, czy pasuje. Jakby nie patrzeć, znajdujemy się na dziedzińcu zamku w Gostyninie. Ale czy ten zamek wyglądał tak, jak wygląda teraz? O tym opowie Wam mój gość, pani dr Elżbieta Szumska-Bieruń, regionalistka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Taki zaskakujący trochę ten zamek w Gostyninie. Gostynin leży na szlaku Książąt Mazowieckich, stąd też pewnie budowle na tym wzgórzu pojawiły się gdzieś koło XIII wieku, no nie? Tak, oczywiście Gostynin jest nierozerwalny, nierozerwalnie związany z ziemią mazowiecką, a szczególnie z książętami siemowitami. Siemowit III to był pierwszy książę, który zainteresował się rozwojem Gostynina. A w zasadzie był zmartwiony tym, że grudzisko, które istniało kilkadziesiąt metrów stąd, było wielokrotnie palone i niszczone w wyniku bratobójczych walk prowadzonych przez księciów zarówno z Kujaw, jak i Mazowsza w czasie rozbicia dzielnicowego. Stąd też postanowił nie odbudowywać tego grodziska, a postawić nowe założenie obronne właśnie w tym miejscu. To jest najwyższy punkt w Gostyninie, to wzgórze zamkowe? Nie, najwyższym punktem jest os gostyniński. Natomiast książę był zainteresowany tym punktem ze względu na dogodne położenie, ponieważ leżało ono w przewężeniu z Krwi Lewej. Dobrze było otoczone z trzech stron bagnami, wodami, a więc był to teren trudno dostępny. Postanowił sztucznie usypać tutaj wzgórze i wybudować pierwotnie wieżę drewnianą, wieżę obronno-obserwacyjną. I tutaj w tej sali wielkiej możemy zobaczyć taką skróconą historię tego, jak wyglądało kiedyś to wzgórze i jaką miało historię. Czyli faktycznie na koniec XIII wieku Siemowit III buduje tutaj drewniany zamek. Potem? Potem jego syn po śmierci ojca postanawia tą wieżę drewnianą zburzyć, a w jej miejsce wbudować nową, ale już w trwałym materiale budowlanym, a w kolejnych latach dobudować mur w kształcie prostokąta 35 na 27 metrów. Z biegiem czasu postanowił w kurtynie wschodniej wybudować wieżę bramną, czyli przed lico muru został budynek wyciągnięty i nad tym budynkiem została umieszczona pierwsza komnata. W kolejnych latach postanowił w kurtynie południowej postawić pierwszy budynek mieszkalny. I później w następnych latach zamek był rozbudowywany. Największą jego rozbudowę mamy w czasach starosty Krzysztofa Szydłowieckiego przed 1535 rokiem, kiedy to powstał po przeciwnej stronie kolejny budynek. Był on przeznaczony dla służby. A zachowały się gdzieś dokumenty, które pokazywały, jak ten zamek wyglądał, czy są to raczej tylko i wyłącznie podania bądź zapiski w kronikach? To jedynie zapiski w kronikach, ponieważ w czasie potopu szwedzkiego zamek był wielokrotnie niszczony. Archiwum, które tutaj znajdowało się właśnie na parterze, zostało doszczętnie spalone. Bardzo ciekawa historia tego zamku związana z pobytem cara Wasyla Szujskiego w bitwie pod Kuszynem, a później w bitwie pod Moskwą. Car został pojmany i jako więzień trafił z hetmanem koronnym Żółkiewskim
do Polski. Car złożył hołd królowi Zygmuntowi III Władzie na Zamku Królewskim w Warszawie i później wraz ze swoją rodziną został umieszczony w Kaplicy Moskiewskiej, ale ona została spalona. Stąd też król postanowił, aby przeznaczyć właśnie Zamek Gostyniński na miejsce pobytu dla cara i jego rodziny, ponieważ on przyjechał tutaj ze swoim bratem Iwanem oraz Dymitrem oraz żoną Dymitra Katarzyną. I potem szybki przeskok w XIX wieku z ruin pozostałości zamku, bo musimy powiedzieć, że on już dzisiaj nie istnieje, powstał Kościół Ewangelicki. Tak, te ruiny zamku zostały przeznaczone przez cara Aleksandra I gminie ewangelickiej, ponieważ Gostyniec został włączony do takiego programu uprzemysłowienia Polski i w tym programie chodziło o to, aby sprowadzić do miasta tkaczy, rzemieślników, zbudować tutaj dla nich warsztaty i żeby oni swoją pracą przyczyniali się do rozwoju miasta. Głównie sprowadzano tkaczy właśnie pochodzenia niemieckiego, albo z dzisiejszej Wielkopolski, albo dalej na zachód. Źródła podają, że na przestrzeni kilkunastu lat zamieszkiwało ponad 1000 osób ewangelickiego pochodzenia. Też chciały władze ich tutaj zatrzymać i z tego względu postanowiono wybudować dla nich zbór, ponieważ Niemcy, którzy tutaj przyjeżdżali, czy nawet Polacy niemieckiego pochodzenia, w większości byli ewangelikami. Ale zastrzegł car w tym piśmie swoim, żeby zbór ewangelicki, który tutaj będzie odbudowywany, przypominał swoim wyglądem dawny zamek. Z biegiem lat historii ewangelicy odeszli, zamek popadł w ruinę, znaczy kościół wtedy neogotycki popadł w ruinę. No i z tego, co jest tutaj napisane, dopiero w 2009 roku został niejako, może nie tyle odbudowany, bo chyba trudno mówić o odbudowie, ale tak jakby w jakiś sposób scalony w całą, w jedną bryłę, tak? Czy ta bryła, która jest dzisiaj, w jakiś sposób przypomina, albo może przypominać ten zamek, który kiedyś istniał? Tak, ewangelicy mieszkali tutaj, czy przebywali na tym wzgórzu, bo były tutaj też zabudowania. Mieszkał tutaj pastor, była pastorówka, zabudowania gospodarcze. Mieszkali tutaj do 1945 roku, a później wszyscy Niemcy opuścili miasto Gostynin. Były to przymusowe wysiedlenia. I wtedy zastanawiano się, co zrobić z tym miejscem. Przejęła wzgórze zamkowe parafia rzymskokatolicka, ponieważ kościół w czasie II wojny światowej w Gostynie został zniszczony i przeniesiono tutaj, w to miejsce. Odprawiały się tutaj nabożeństwa dla wyznawców rzymskokatolickich aż do końca lat 70. Po czym powstał pomysł, aby to wzgórze przejęły zakłady przemysłu oświetleniowego Elgo, które były jednym z największych zakładów w Gostyninie, bo zatrudniały ponad 3000 osób, żeby powstało tutaj takie miejsce dla pracowników, żeby to był takie miejsce kultury, wypoczynku. Ale wiadomo, że przemiany ustrojowe nastąpiły, zakłady się rozwiązały i później wzgórze przejęła gmina miasta Gostynina i postanowiono odbudować to wzgórze, stawiając właśnie dodatkowe zabudowania. To, gdzie my tutaj jesteśmy, to przypomina Kościół ewangelicki, bo w tym miejscu znajdował się ołtarz, a tutaj, jak widzicie Państwo, empory były, zostały zachowane, prawda? A na górze śpiewał chór i uczestniczyli w nabożeństwach wierni. Jezioro Zamkowe, Jezioro Sejmikowe i w ogóle 61 jezior tutaj w okolicach Gostynina, czyli takie Mazury Mazowszańskie, tak to się chyba nazywa nawet. Świetna baza wypadowa, dużo ścieżek rowerowych, także w Gostyninie można spędzić aktywnie czas, zarówno po pracy, w dni robocze, jak i całe weekendy. A nazwa Gostynin. Skąd pochodzi? Tak, istnieje też kilka wersji, kilka legend mówiące o tym, skąd zaczerpnięto nazwę dla naszego miasta Gostynin. Jedna z nich mówi o tym, że na początku, czy
powiedzmy w połowie XIII wieku przejeżdżał tędy książę Konrad Mazowiecki, udając się do swojej siedziby w Płocku z niewoli litewskiej. Miał on przy sobie tylko jednego giermka. Szli pieszo, byli bardzo utrudzeni podróżą, jednak nikt w okolicy tutaj nie udzielił im schronienia. Dopiero przyszli do Gostynina i córka kasztelana gostynińskiego, piękna Nina, zlitowała się nad podróżnymi i zaprowadziła ich do miejscowej oberży, kazała dać schronienie oraz posiłek. Tak też się stało. Ona przyszła na drugi dzień do oberży, przynosząc im śniadanie, ale jednak podróżnych już nie zastała. Natomiast kilka dni później znowu zapukało dwóch podróżnych do jego domu. Tym razem byli to piękni młodzieńcy na koniach, pięknie wyposażeni i ubrani. Ona również podjęła ich tutaj, tak jak przystało dla wszystkich gości. Okazało się, że zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem wśród tych podróżnych był właśnie Konrad Mazowiecki, o którym ani Nina, ani tutaj okoliczni mieszkańcy nie wiedzieli. Książę był zafascynowany gościnnością, z jaką został podjęty i za pierwszym, i za drugim razem. Zakochał się w pięknej Ninie, poślubił ją, a na pamiątkę tego wydarzenia postanowił miastu nadać właśnie nazwę Gostynin od gościa. To jest rynek w Gostyninie. Tak. Niewielki, ale ruchliwy dookoła ten Gostynin. No, niewielki, ale z drugiej strony skutecznie przez nas, mam nadzieję, animowany o różnych porach roku. Teraz się zbliżamy do wakacji wielkimi krokami. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Gostyninie. To jest miasto na szlaku księżąt mazowieckich. To po pierwsze, moim gościem jest Aleksandra Milczarek, która na co dzień jest dyrektorem miejskiego ośrodka kultury, centrum kultury, który popularnie tutaj w tym miejscu zwany jest CEKiem. MCEKiem. MCEKiem, tak. No właśnie. Staramy się tak trochę oswoić tą groźnie brzmiącą nazwę Miejskie Centrum Kultury, bo przez lata byliśmy domem kultury i my się tak czujemy jak w domu. Jasne. A jak można się spełnić kulturalnie w Gostyninie? A to zależy, co się lubi. Śpiewa. Jak się śpiewa, to na przykład dzwoni się w okolicach września do Domu Kultury, do MCEK-u i zapisuje się na zajęcia śpiewu solowego. Ale można też na przykład w tych letnich miesiącach, właśnie za chwileczkę mamy konkurs wokalny Gama z taką już, no myślę, ponad 20-letnią tradycją. Jeżeli jest się na przykład osobą dorosłą i pracującą, to można też zaciągnąć się do naszego chóru miejskiego, gdzie są amatorzy, ale amatorzy śpiewający od serca właśnie. A z czego jesteś ty najbardziej dumny? Najbardziej, jeżeli chodzi o kulturę. No myślę z tego, że to nasza społeczność lokalna ją tworzy. Że cały czas działając, zarówno ja, jak i moi koledzy, koleżanki, pracownicy, mamy tą misję i tą wizję, że Dom Kultury, Miejskie Centrum Kultury, to jest takie miejsce, które tworzymy dla ludzi, ale także z ludźmi. I praktycznie każda nasza inicjatywa jest faktycznie taką naszą wspólną działalnością, wypadkową ich potrzeb, naszych możliwości, gdzieś tam różnych inspiracji, które staramy się czerpać po sąsiedzku, bo jesteśmy taką niespełna 18-tysięczną społecznością mieszkańców. Po sąsiedzku mamy nieco większe ośrodki, ale myślę, że wcale im bardzo nie uchodzi. Ludzie lubią przychodzić na zajęcia kulturalne? No bo ma imprezy na pewno, natomiast na zajęcia kulturalne? No mamy dość duże obłożenie, tych sekcji zainteresowań mamy sporo, ponieważ dzielimy je na różne zakresy, tak jak tutaj rozmawialiśmy, te artystyczne, więc właśnie śpiew, taniec, gra na perkusji, gra na gitarze, orkiestra dęta, gdzie można się zaciągnąć również, mażoretki tańczące, uświetniające nasze wydarzenia, ale też rękodzieło, także rękodzieło dla tych młodszych, gdzie mamy rękodzieło i plastykę, ale też ceramika, która teraz bardzo, bardzo cieszy się dużym zainteresowaniem. Pani Aleksandro, jakby Pani chciała zaprosić do Gostynina takiego turysty jak ja, który przyjechał z Lublina,
to kiedy najlepiej się pojawić, by poczuć magię tego miejsca? No ja serdecznie zachęcam w wakacje, ponieważ wtedy mamy najwięcej ofert takich, które gdzieś właśnie w przestrzeni miasta się pojawiają. Między innymi tutaj, właśnie na tym naszym rynku, zapraszamy Państwa na wystawy plenerowe. Ponieważ organizowaliśmy przez lata plener malarski i żeby nie chować tego tylko i wyłącznie w galerii naszego Miejskiego Centrum Kultury, które też jest w przebudowie chwilowo, no to właśnie tutaj w tych parkowych alejkach rozstawiamy sztalugi. Zapraszamy, że tak powiem, na coś pysznego z okolicznych cukierenek albo można sobie usiąść wśród sztuki i się ponapawać. Z czym kojarzy się Państwu słowo os? Najprostsze, z czarnoksiężnikiem z krainy Oz. A wiecie, że w Gostyninie można wejść na Oz? Czy właściwie jest Oz? O tym opowie nasz gość, który właśnie dojeżdża, pan Marcin Gęsiarz, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czarnoksiężnik z krainy Oz. To jest chyba najczęstsze skojarzenie, jeżeli słyszymy tą nazwę Oz. Co to właściwie jest Oz? Oz ma w sobie tę magiczną moc, że zanim powstało, było tutaj ostatnie zlodowacenie, to tego tutaj nie było. To wszystko powstało mniej więcej w okresie około 100 tysięcy lat temu, kiedy lądolód, w zasadzie pod lądolodem, płynęła wielka rzeka, która zostawiła po sobie rynny polodowcowe, które zostały w większości zalane wodą, co możemy widzieć aktualnie. A ozy to są takie usypy skalne, ziemne piaski, które ta rzeka wielka płynąca pod lądolodem zbierała na swojej drodze. Ten cały masyw był zbierany przez wodę, magazynowany i po ustąpieniu lądolodu widzimy właśnie stan faktyczny, na którym w tej chwili stoimy. No właśnie, a znajdujemy się? W rezerwacie Dybanka na Ozie Gostynińskim. I ten Oz Gostyniński ma 14 km długości. 14 km długości. Zaczyna się w okolicach Jeziora Czarnego. Ciągnie się od północnych krańców, które widzimy tutaj, wzdłuż skwy lewej. Ta duża liczba jezior, która występuje w Gostyninie i w jego okolicach, to są pozostałości polodowcowe. Pozostałości polodowcowe, tak. Na terenie samego Gostyńsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, w którego okolicach się znajdujemy, występuje około 40 takich jezior. Natomiast samo po jeziorze Gostynińskie, nie bez powodu mówimy o Gostynińskich Mazurach, jest około 60 jezior. I one wszystkie mają albo zdecydowana większość charakter polodowcowy. Magiczne miejsce, jeżeli się rozejrzeć dookoła. Ale co tu właściwie można robić? Można robić wiele różnych rzeczy, łącznie z chodzeniem, jazdą na rowerze. Można również szukać skarbów, ponieważ sama nazwa Dybanka pochodzi od słowa dybać, czyli dybać na kogoś, oczekiwać, ponieważ jedna z legend głosi, że w tych terenach, na tych terenach przebywali, ukrywali się różnej maści rozbójnicy i ukrywali swoje skarby między innymi na tych terenach, właśnie na tym pasie długim aż do samego końca tego Ozu. I legenda głosi, że te skarby gdzieś tutaj istnieją. Zazwyczaj nad jeziorem się albo leży, albo pływa, albo używa się różnego sprzętu wodnego do tego, aby się po nim przemieszczać, odpoczywać, a rzadko chyba do jeziora wchodzi się w butach. Tak, no specyfika wody powoduje, że musimy założyć ten skafander, żeby odizolować się od wody i troszkę dłużej poprzebywać niż taka kąpiąca się osoba w kąpielówkach. To jest niezwykłe miejsce, prawie 60 zbiorników wodnych
Na Pojezierzu. Na Pojezierzu. I to tak naprawdę w niewielkiej odległości od siebie. Większość z nich to chyba jeziora polodowcowe. Tak, większość to są jeziora polodowcowe. 62 jeziora na Pojezierzu Gostynińskim, 42 jeziora w Parku Gostyńsko-Wrocławskim. Natomiast to, nad którym jesteśmy, to jest najgłębsze jezioro, Jezioro Białe, głębokość maksymalna 31. I co pasjonującego jest w tym Jeziorze Białym, że uwielbiacie schodzić pod wodę? Na pewno ta głębokość, na pewno różnorodna roślinność, tak samo występujące ryby, bo mamy tutaj zarówno szczupaki, okonie, sandacze, czyli te drapieżniki, jak i płotki, ukleje i takie drobne rybki, które, że tak powiem, pływają też w innych jeziorach. Dlaczego zostaje się nurkiem? Bo chcę odkrywać jakiś inny świat podwodny, bo w tej przestrzeni troszkę wodnej wygląda to jak latanie w trójwymiarze, także to jest ta wolność chyba, którą najbardziej cenią sobie nurkowie. 31 metrów jezioro Białe. A co jest w nim takiego wyjątkowego, że cały czas je eksplorujecie? Bo nie robicie tego od roku, od dwóch, tylko od dekad. Na pewno bliska lokalizacja od miejsca zamieszkania. Jakby to jest nasze typowe jezioro też treningowe, gdzie pewne, że sobie trenujemy wszelkie procedury i inne rzeczy, ale też jezioro, które wychowaliśmy się tutaj, tutaj pływaliśmy i które sobie tutaj z każdej strony poznajemy z każdego brzegu. Jakie cechy musi mieć nurek? Na pewno opanowanie, cierpliwość i wysportowanie też. Może już nie tak bardzo jak kiedyś, kiedy ten nurek kojarzył się z takim typowym komandosem, bo ten sprzęt bardziej poszedł do przodu i można było już wykorzystać więcej jakichś takich technicznych rzeczy, natomiast no, umiejętność pływania i wysportowanie jednak pomagają. Przy tak pięknym zachodzie słońca nad Jeziorem Białym, jednym z 62 jezior, kończymy nasz program w bardzo gościnnym mieście. Sama nazwa do tego nawiązuje. Gostynin. To miasto pełne kultury, niezwykłych ludzi, niezwykłych miejsc. Zresztą trzeba tu przyjechać.